Witamy Was serdecznie. Z tej strony Projekt Empiria, Wigor i mój człowiek Przemek Pepper. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj w dosyć ważnej dla nas kwestii. Chcieliśmy pewne rzeczy, kolokwialnie mówiąc, naprostować, wyjaśnić i zamknąć, żeby nie było żadnych niedomówień. Mówimy dzisiaj wprost Wam wszystkim, że nowy Projekt Empiria to jest właśnie nasz projekt we dwóch. Pod banderą oczywiście Morwła, bo Morwy się nigdy nie zamierzamy wypierać. Tylko chcieliśmy, żebyście mieli jasność, że po prostu na tej płycie Łysego Łyskacza nie usłyszycie. Może w przyszłości zrobimy znowu coś razem. Na tą chwilę liczy się to, co zrobiliśmy we dwóch, czyli nasza nowa produkcja. Już niebawem ruszamy z promocją. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że odbierzecie ją tak samo dobrze jak my. My już jesteśmy po takim etapie, że płyta w tym momencie się miksuje. Większość kawałków już zostało do jego miksu, do masteringu. Zapewne w następnych częściach już będziecie mieli pełen obraz tego, co się dzieje. Będziemy Was informować. Przygotujemy następne filmy, w którym, że tak powiem, zobaczycie, co tak naprawdę tutaj się wyrabia. Co więcej, no, bity będą w klimacie nowoczesnym, bardzo żywiołowe. Tematy osobiste bardzo, praktycznie w 80% dotyczą nas samych, jak nie w 90%. My nagle nie zmieniamy swojego stylu z dnia na dzień. Gdzieś tam to nasze flow przez lata wypracowane dalej jakby jest aktualne, prawda? Także tematyka może troszeczkę bardziej osobista niż na poprzednich płytach, ale jednak słychać, że to jest ten sznyt Morwy, że to jest też ta Morwa, która gdzieś tam zawsze gościła w waszych głośnikach. Tylko w nowym takim wydaniu, w nowej odsłonie, jak my to mówimy. Także Empiria, dokładnie. Projekt Empiria już niebawem, we wrześniu planujemy Was tutaj zaserwować Wam kilka już singli razem z klipami. Czołówka polskich producentów, jeden beatmaker ze Stanów, to jest taka ciekawostka. No i gościa, a propos gości, mogę Wam tylko powiedzieć, że są to ludzie, którzy jeszcze do tej pory z nami nie nagrywali, są to nasi kumple. Wypadało coś z tym zrobić, teraz jest na to najlepsza okazja. No i co, no i czekajcie dalej, tak? Na nowe newsy będziecie mogli je śledzić na naszym fanpage'u morwowym. Już niedługo na fanpage'u Empiri, który powstanie dosłownie lada moment. Instagram, YouTube. Płyta jesienią. Jedno jest pewno, płyta jesienią 2015, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie październik. Robimy po prostu naturalnie swój projekt, a jeżeli przyjdzie co do Morwy kiedyś, to bardzo chętnie. Czas to pokaże wszystko. Podejdziemy też do tematu Morwy. W tej chwili Empiria to jest nasza nowa rzecz dla Was. Płyta jest faktycznie skończona, także czekajcie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dokładnie, wziął wszystko już powiedział. Czekajcie na następne informacje, czekajcie na Empirię 2015. Pozdrawiam. Zanim ludzie przede mną wzeszli ręce ku niebu, zacząłem robić rap z koleżkami dla kolegów. Taki start żaden z nas nie śmiał przypuszczać wtedy, jak ta droga daleko może zaprowadzić na fakt. Żyliśmy na pełnym luzie, nie na biegu, na osiedlu, wedle własnych norm i reguł. Mieliśmy na to czas, to był ten decydujący szczegół, by ten rap na dobre zakorzenił się w krwiobiegu.